Wielu osób mylą się kierunki, gaz z hamulcem, biegi, a tobie? Ja mam automatyczną skrzynię, więc tu mam pomoc. Natomiast na początku oczywiście wszystko bardzo, bardzo powolutku. Czułam się R do tyłu, DN do przodu, więc uczyłam się tego, jakby rozumienia w ogóle, na czym to wszystko polega. Od spryskiwacza przez te wszystkie właśnie kierunkowskazy i tak dalej. Zdarza się... Ja myślę, że nawet bardzo dobrym kierowcom zdarzają się błędy, zdarza się dekoncentracja, bo to tak naprawdę, nawet jeśli już się pojmie dokładnie zasady i scali się te fragmenty w jakąś logiczną całość, to i tak moment dekoncentracji może spowodować odebranie telefonu, napicie się wody, poprawienie włosów w lusterku może spowodować, że zareagujemy źle, mimo że normalnie wiemy, że tak się nie robi, więc to jest cały czas, musi być pełna czujność. Czy egzamin będziesz zdawała w samochodzie, który ma automatyczną skrzynię? Nic nie mogę powiedzieć, odsłoni to program.